Kolejny punkt: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu gminy miejskiej Koło oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, państwo radni. Przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu gminy miejskiej Koło oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu. Niniejsza uchwała reguluje zasady sprzedaży lokali komunalnych użytkowych wraz z przyznaniem pierwszeństwa dla ich najemców, którzy posiadają umowy zawarte na czas nieoznaczony bądź których długość umów wynosi łącznie ponad 10 lat. W związku z tym, że takie zasady nie były dotychczas opracowane w naszym mieście, stąd propozycja niniejszego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. Pan przewodniczący Piasecki. Opinia jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani radna Wanda Obiała. Witam wszystkich serdecznie. Witam pana burmistrza, panią sekretarz, pana przewodniczącego i całą radę. Ja mam zapytanie do pani naczelnik. Proszę mi powiedzieć, czy jest duże zainteresowanie zakupem tych lokali? Czy już na dzień dzisiejszy mamy jakąś osobę zainteresowaną? Na dzień dzisiejszy tak. Jeden wniosek wpłynął najemcy lokalu w budynku przy Toruńskiej 73. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie ja sobie pozwolę zadać jedno pytanie. Pani naczelnik, podobno mamy uchwałę odnośnie sprzedaży lokali mieszkalnych, które wchodzą w zasób gminy miejskiej Koło, prawda? Tak. Dobrze. A pamięta pani cały tytuł tej uchwały? Całego tytułu teraz nie przytoczymy. Nie przytoczymy. Ale ja pamiętam, że nie ma takiego zdania o przyznaniu pierwszeństwa w ich nabyciu. Tak, ponieważ pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych mają z mocy ustawy najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają umowy na czas nieoznaczony. Niniejsza uchwała reguluje zasady przyznania pierwszeństwa najemców i dzierżawców lokali użytkowych, którzy zgodnie z ustawą o gospodarce mają takie prawo, z tym, że to Rada przyznaje to pierwszeństwo i w tej uchwale mamy określone zasady. Czyli mają pierwszeństwo w nabyciu najemcy, z którym mają zawartą umowę na czas nieoznaczony oraz którzy zajmują powyżej 10 lat lokal. Dobrze. A jak będzie wycena robiona, jeżeli chodzi o te lokale użytkowe? To będzie wycena tak samo jak przy gminnych lokalach mieszkalnych? Tak, tu obowiązują zasady ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli wycena sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego jest podstawą ustalenia ceny sprzedaży. Okej, dobrze, dziękuję. Jeżeli nie ma, szanowni państwo, więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu gminy miejskiej Koło oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu? Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 18 radnych, 18 osób za. Uchwała została podjęta i nosi numer 59 na 592 na 2022. Dziękuję pani naczelnik. Dziękuję.